Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo przetestujemy sobie Wiedźmina 3 na konsoli PlayStation 4. Ja mam za sobą już gdzieś ze 2 godziny rozgrywki i nagrałem te materiały, pomyślałem, a zmontuję, pokażę wam je w takiej okrojonej formie, ale potem pomyślałem, cholera, pewnie interesuje was wiele rzeczy, jak na przykład czasy wczytywania jakby gry, jak ta grafika wygląda jakby na żywo, w trakcie opowieści, jak się walczy i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem, cholera, najlepiej będzie, jeżeli wam to po prostu pokażę. Zatem zrezygnowałem ze zmontowania materiału i zagramy sobie w to teraz. Bo, jak już wspomniałem, mam ze sobą 2 godziny rozgrywki i to, co widzę, bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, ponieważ ta gra wygląda świetnie. I dla wielu osób Wiedźmin właśnie na PlayStation 4 może być fantastycznym rozwiązaniem. To znaczy, ja oczywiście uwielbiam fakt, że oglądacie moje materiały z tej gry. Mój Boże, no po prostu cudownie. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim chcecie w to zagrać. I to, co pokazuje konsola, jest fantastycznym rozwiązaniem, bo żeby teraz mieć Wiedźmina 3 na konsoli PlayStation 4, wystarczy wydać około 1600 zł. Ja wam nawet podrzucę coś w opisie. Link do takiej oferty, bo no kurczę, 1600 zł to moja karta graficzna kosztuje. Więc różnica jest znaczna i dla wielu osób może być to fantastyczne rozwiązanie, bo w to trzeba zagrać. Moi drodzy, to jest wybitna gra. Ja po prostu czasami, jak o niej opowiadam, to mi dech zapiera. Wiecie, że jestem fanem książek i tak dalej. I do tej pory Wiedźmin, uważałem Wiedźmina za świetne dzieło i pierwszego, i drugiego, ale cały czas mi się wydawało, że to nie jest jeszcze tak bliskie książką, jakbym chciał. I ta odsłona po prostu zwala mnie z nóg za każdym razem. Żebym się za bardzo nie w te zachwyty nie... Żebym za bardzo nie uciekał w te zachwyty nad samym Wiedźminem, bo przede wszystkim musimy rzucić okiem na to, jak to działa i jak to wygląda tutaj właśnie, na PlayStation 4. No już, już. Zobaczcie sobie, jak to chodzi ładnie. Znaczy, pewnie i tak YouTube trochę ograniczy bitrate, więc takie dynamiczne obroty mogą być dla was niespecjalnie widoczne. Ale jest to jak najbardziej ok. Oczywiście na konsoli PlayStation 4 nie zobaczycie 60 klatek. Zobaczycie natomiast Full HD. Ale w zasadzie zabawa z GTA 5 na PlayStation 3 nauczyła mnie tego, że jeżeli ktoś siądzie sobie z kontrolerem przed telewizorem, to te 30 klatek są jak najbardziej wystarczające. I niezależnie od moich osobistych zapotrzebowań, to w to się da grać bardzo, bardzo komfortowo. No proszę, zagubiłem się gdzieś w lesie. Muszę sobie wrócić. A, proszę. Dobra, pojedziemy sobie aż tu tędy. Może udamy się w tę stronę w takim razie. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt skomplikowane wyzwanie. I dam radę tu wejść i wam pokazać walkę. Przyjdziemy sobie przez różne pory dnia. Czekajcie, jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Mamy teraz... zrobimy sobie tak, medytować te... Dobra, zbliża się świt. No może okej, może dojadę. I akurat zacznie świtać. Oczywiście nie jestem fanem jeżdżenia po lesie na płotce. Wow! Coś tu niedobrego się dzieje. Dobra. Geralt, siadaj. No, pogubiłem się w lesie, no ale to jest... ogromny obszar gry. I każdy ma prawo się pogubić. Swoją drogą, jestem cholernie ciekawy, czy tam coś może być w tym zakątku. Postaram się odwiedzić takie miejsca, których wam nie pokazywałem na PC-cie. Bo... no, żeby to trochę było unikalne. Za wodospadem zawsze się kryją jakieś skarby. A! Nie, fajka litości. Czy odkryję tutaj jakąś tajemnicę? Niekoniecznie. No trudno się mówi. No trudno się mówi, wodospad nas zawiódł tym razem. Ale pójdziemy sobie tędy. Płotka powinna za mną pobiec za chwilę. Dziś tu robiłem dzisiaj taki właśnie... Kurczę, nagrałem... Jest to całkiem zabawny quest dzisiaj.
z babką, która patelnię chciała odzyskać za wszelką cenę. Skakuj. Czy damy radę tu się wspiąć? Nie do końca. Ale to nic, to możemy może popływać, ja wiem. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda. A może jest za płytko, jakiś brud czy coś? Płotka, gdzie jesteś? No, po drugiej stronie. Biedny konik, nie przebiegnie tak łatwo. Ale to możemy sobie chociaż las popodziwiać. O, są jakieś bestie. A to wilki. Ktoś mi zwrócił uwagę, że próbowałem wilki mordować przy użyciu srebrnego miecza. Ktoś mi wprowadził w błąd, już nie powiem kto. No teraz akurat płotka się przyplątała. No, pozbierajmy sobie mięsiwo. Ja jakby, kiedy zacząłem grać Wiedźmina, wahałem się między klawiaturą i kontrolerem. Bo się okazuje, że na jednym i na drugim urządzeniu da się bardzo dobrze grać. Oczywiście w przypadku konsoli PlayStation 4 tego wyboru nie macie, ale jak dla mnie obie opcje są jak najbardziej... najbardziej użyteczne, więc... spoko. Bałem się, że jakby... doświadczenie nas nauczyło, że RPG na konsolach do tej pory były pokazywane w taki uproszczony sposób, zwłaszcza interfejsy. Nie tym razem, kurczę pieczone. No nie tym razem, to też chwaliłem wcześniej. Mamy wreszcie porządny ekwipunek, gdzie można przeglądać te rzeczy, no. Co stało na przeszkodzie, by zawsze to pokazywać w ten sposób? No nic, nic. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że Redzi zrobili to w ten sposób. Tu jeszcze jakieś psisko się... Olender, czy mnie zawsze coś musi dziabnąć? Proszę, jak się wilk. Wilki reagują na igni. Bardzo dobrze. Znaczy łatwo ubić wilki. Jakby ktoś był ciekaw, to warto zbierać te rzeczy z wilków, bo one mają mięso w sobie i wątrobę, a jedno i drugie bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o regenerację życia. Trochę osób też narzekało na to, że w czasie walki można regeneracji życia używać, ale powiem wam, wszystko zależy od... No to może być uproszczenie. O mój Boże, to może być uproszczenie dla wielu osób, ale jeżeli o mnie chodzi, wystarczy ustawić trochę większy poziom trudności i naprawdę ta gra robi się cholernie wymagająca, niezależnie od tego, czy macie regenerację życia w czasie walki, czy nie, jeżeli używacie jedzenia. Bo prawda jest taka, że to nie ma znaczenia. Jest to jakaś dodatkowa rzecz, którą możecie zrobić w walce i to jest fajne. Jesteśmy tuż przed świtem. Niech mi ktoś powie, że to nie wygląda dobrze. No wygląda dobrze, więc ja jestem zaskoczony. Chodź, kuniu. Przyjedziemy się, gdzieś tam zadanie na nas czeka, co? Już postaram się, żeby ten gameplay nie był zbyt długi. Chciałbym, żebyście przyjrzeli się przede wszystkim temu, jak to technicznie wygląda. I sobie spróbujemy zrobić to zadanie. Okej. Dobra, tylko tędy raczej się nie da... Ja cię kręcę. Tędy się nie dostanę niestety. Jedziemy. Się wpakowałem w strasznie problematyczne miejsce. Tam nie ma jakiegoś... O, coś tu może być. Zejdę z płotki, bo inaczej to ja się tam nigdy chyba nie dostanę. A tu dezerterzy. Spróbujmy się z nimi zabawić akcji. Akcji bardzo przynosi
No i tak to wygląda. Ubiliśmy małe chłodry. O, na tych terenach byłej Temerii. Też chcę sobie jakby... A coś tu jeszcze mamy ciekawego? Coś tu jest oznaczone, ale... Ach, tu są skrzynie. Na terenach byłej Temerii cała masa jest dezerterów. Albo właśnie temerskich, albo nilfgaardzkich i cały czas na jakieś bandy można trafić. Średnia jest to przyjemność a propos właśnie band. Nie chcę nic mówić, nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę, ale ten koleżka, co tu leży, dostał strzałą od gościa, który próbował we mnie trafić. A! No tu dostał, no strzała mu wystaje z głowy. Nawet nie wiedziałem, że tak można. No dobra. Podniesiemy to. Ubierzemy się tu, a jeszcze sprawdzę sobie, pozbieram skarby. Chleb. Bez zarzutu. Jeszcze na razie nie udało mi się trafić na taką sytuację, żeby gdzieś klatki spadły gwałtownie. Więc gra się bardzo komfortowo. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie chce jakichś strasznych inwestycji poczynić, żeby sobie Wiedźmina 3 zagrać. Ach, wschód słońca. 4 rano. Cudnie, no można by się oczywiście zachwycać nad tym, że konsola PlayStation 4 sobie tak z tym dobrze radzi, ale przede wszystkim trzeba się zachwycać nad umiejętnościami naszych polskich deweloperów. Ja mówiłem, że Polacy potrafią, kurde Felek, no potrafią jak cholera, no. Pomedytujmy sobie może trochę. Do jakiejś innej pory dnia, co wy na to? Medytacja. Do południa. No i elegancko. Chociaż wschód i zachód słońca robi zawsze najlepsze wrażenie. Pomedytujmy sobie jeszcze raz. Tym razem do wieczora. No i mamy zachód, chociaż właściwie trzeba by poczekać pewnie parę godzin. Od południa świeci to słońce. Ale wygląda naprawdę niesamowicie. No i tak, moi drodzy. Tak ja to widzę. A, zróbmy sobie jeszcze tak, bo a propos waszego zainteresowania ekranami ładowania. Wyjdźmy sobie z gry. Do menu głównego. Okej. Cholera, nie zapisałem. God damn it. No dobrze, trudno. Mniejsza z tym. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił... zawsze gra ma taki wstęp komiksowy, za każdym razem jak wczytujecie, a im dalej posuniecie się w fabule, tym dalszą część macie tego wejścia komiksowego. Dlatego ono tu jest jakby po raz kolejny. Żeby przypomnieć graczowi, gdzie był. No i to ładowanie. Ono jest oczywiście odrobinę dłuższe niż na PC-cie, ale naprawdę odrobinę. No i proszę. Tu, gdzie zakończyłem przygodę, tam jestem. Znaczy nie, tu, gdzie rozpocząłem przygodę, tam jestem. No cóż, moi drodzy.
Tak wygląda Wiedźmin 3 na PlayStation 4. Powiedziałbym zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem. Więc jak mówiłem o tym na początku, fantastycznie. Fantastycznie, że oglądacie moje gameplaye. Super sprawa dla mnie, naprawdę bardzo dziękuję. Natomiast tak jak Sapkowskiego trzeba przeczytać, tak Wiedźmina 3 trzeba zagrać. I PlayStation 4 oferuje tą możliwość za naprawdę niewielkie pieniądze. Więc polecam, polecam gorąco. To dla wielu osób może być świetna opcja. Trzymajcie się. Hej, hej.